zaproszenia Jacka Drobnego, ówczesnego prezydenta miasta, przyjechałam do Świdnicy, by podjąć tutaj pierwszą pracę w Wiadomościach Świdnickich, tygodniku samorządowym, który wówczas był własnością miasta. Stąd też z tak wielkim wzruszeniem witam te osoby, które w tamtym właśnie niełatwym dla mnie okresie, okresie, kiedy wszyscy tak dużo się uczyliśmy, bardzo wspierały mnie swoją wiedzą, swoją fachowością, wspierały merytorycznie i bardzo proszę o wielkie oklaski dla pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Andrzeja Łopaka-Przybyłowicza. Powiem tylko tak, pan Andrzej miał w zwyczaju posiadania zawsze przy sobie w teczce takich małych, żółtych książeczek. Ustawa o samorządzie terytorialnym, o samorządzie gminnym, to się chyba jeszcze wtedy nazywało. I to była pierwsza książka do nauki, jaką dostałam. Potem były kolejne, ale to była ta, z której uczyłam się, co to znaczy samorząd i ta wiedza no, przydała mi się na następne 25 lat. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim byłym urzędnikom i obecnym urzędnikom, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, gdyż to państwa ciężka, codzienna praca. Praca merytoryczna, praca kompetentnych, oddanych ludzi przeobraża nasze miasto. Przeobrażała i przeobraża i będzie przeobrażać. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi, za wsparcie, za to, że mogę na was polegać. Te 25 lat to kilkaset osób, które zasiadały w Radzie Miejskiej, później także w innych organach władz samorządowych, przede wszystkim w Radzie Powiatu. To całe grono prezydentów, zastępców prezydentów, niegdyś wiceprezydentów, skarbników, sekretarzy, naczelników wydziału, dyrektorów departamentów, dziś dyrektorów wydziałów. Wspólnie każdy z nas wnosiło jakąś cegiełkę do tego, by Świdnica była coraz piękniejsza, coraz lepiej się rozwijała, była coraz bardziej przyjazna dla naszych mieszkańców. Możemy się wspierać, możemy mieć różne poglądy, ale ja wierzę głęboko w to, że każdy, kto we władzach samorządowych zasiadał i zasiada, ma dobre intencje i przede wszystkim leży mu na sercu dobro naszego miasta, za co wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, jak już wspomniałam, wielu radnych przewinęło się przez Radę Miejską. Wszyscy bardzo oddanie pracowali na rzecz naszej wspólnej małej ojczyzny. W tym gronie jednak są osoby szczególne, które pobiły swoiste rekordy. I jedynym, niewątpliwym rekordzistą Świdnickiej Rady Miejskiej jest pan Janusz Szalkiewicz, który nieprzerwany od roku 1990 pełni funkcję radnego. Proszę państwa, stoją przed wami najbardziej doświadczeni samorządowcy. Ludzie, którzy od wielu, wielu lat pracowali i pracują nadal dla naszego wspólnego dobra. W imieniu parlamentarzystów pani poseł Teresy Świło, pana posła Roberta Jagły, pana senatora Wiesława Kiliana oraz swoim właściwie jedno tylko chcemy powiedzieć. Dziękujemy państwu. Dziękujemy państwu za to, że jesteście, za to, że trzy razy oglądacie każdą złotówkę, którą wydajecie, za to, że przez te 25 lat nasze małe ojczyzny pięknieją i są coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców. Dziękujemy za waszą pracę i gratulujemy jeszcze raz wszystkiego dobrego. Z całego serca podziękowania. Szanowni państwo, ja bardzo wszystkim gratuluję tych 25 lat, wszystkim samorządowcom, bo pewnie powtórzę słowa, które już są powtarzane, że to, co się najbardziej udało w okresie transformacji, to właśnie samorządy, że dzięki samorządom Polska wygląda tak, jak wygląda, nasze małe ojczyzny wyglądają tak, jak wyglądają. Myślę, że mamy się z czego cieszyć i żeby tak było dalej, życzymy sobie nawzajem, żebyśmy w zgodzie budowali dalej nasze małe ojczyzny i naszą ojczyznę, jaką jest Polska. Wszystkiego dobrego.